zaprasza na program. Binturongi to niesamowite i niepowtarzalne drapieżniki. W łódzkim orientarium to jedna z głównych atrakcji. Tym większa, że niedawno stado powiększyło się o 3 osobniki. Na świat przyszły 2 samiczki i samiec. Nie ma tutaj ich bliskich krewnych w naszym kraju, dlatego często one budzą konsternację wśród wiedzących, co to jest. Tak świetnie ich wygląda, opisuje angielska nazwa bearcat, czyli właśnie koto-niedźwiedź. I tak właśnie te maluchy szczególnie wyglądają, takie trochę niedźwiadki, trochę kotki. Takim też najbliższym ich krewnym, który może być kojarzony z kawą, jest z kawą kopiluwak. Jest to właśnie zwierzę, które wytwarza kawę przez przetwarzanie ziaren właśnie kawy. I są to łaskuny i ono właśnie może być bardziej korzeniące dla zwiedzących i one są właśnie blisko z nimi spokrewnione. Młodziaki mają już prawie 3 miesiące, bo koniec lipca się urodziły. Już bardzo dobrze się poruszają, tak naprawdę jak dorosłe zwierzęta mają pełną sprawność, nawet bardziej, bo są lżejsze, a mają dużo siły, tak więc bardzo dokazują. Widać, że na przykład samica binturonga malka, no to te trójka młodych jej tej ciąży i my tak jej pomagamy. Kiedy widzi, że my się tej nim bardziej zajmujemy, ona ma wtedy czas wolny. Dla nas jest to tak czy inaczej wydarzenie, nawet jakby były 3 dziewczynki albo 3 chłopaków, jest to duże wydarzenie, 3 binturongi w jednym miocie, jest to naprawdę fajna informacja. Maluchy od początku przyzwyczajają się do obecności opiekunów i jak widać są postępy. Ufne były od samego początku, gdyż Amalka, ich matka, ma z nami bardzo dobry kontakt. No i my jako opiekunowie staramy się z maluchami też tą więź nawiązać, tak więc karmimy je z ręki, tak aby się w przyszłości z nami czuły swobodnie, abyśmy mogli te podstawowe medyczne rzeczy z nimi wykonywać bez problemu. Binturongi to zwierzęta zagrożone wyginięciem. Łódź jako jedyny ogród zoologiczny w Polsce może pochwalić się młodymi binturongami. W polskich ogrodach tych zwierząt jest niewiele. Mamy je tutaj w Łodzi, u nas są też w Gdańsku. No i nasze łódzkie zoo jako jedyne do tej pory udało nam się rozmnożyć. Parę lat temu urodziła się koralinka, no i w tym roku właśnie urodziły się 3 maluchy. Tak więc jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. No i oczywiście zasilą one tą populację genową, która mieszka w ogrodach zoologicznych. Tak więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Wybieg dla binturongów zmienił się od momentu otwarcia orientarium. Przybyło nowych kłód, pochylni i platform. Musieliśmy urozmaicić ten obszar dla naszych dorosłych zwierząt Amalki i Maja, którzy tu mieszkali od początku. No, było to wystarczające, nie było to może fantastyczne, ale w związku z tym, że mamy 3 młode, które tak jak powiedziałem, pełen żywioł, jeśli Państwo tu przyjdą, to pewnie zobaczą, jak one biegają wszędzie, tak więc musieliśmy po prostu zapewnić im większą możliwość ruchu. Nasze binturongi najbardziej lubią mieć owoce, banany, winogrona, ale także gruszki, jabłka. Również mięso, szczególnie samica, jakieś kurczęta czy myszy, to też jest jej przysmakiem. A cierpliwi mogą na wybiegu binturongów dostrzec jeszcze inne zwierzę, myszo-jelenia. Jest to tak zwany myszo-jeleń, czyli kanczyl inaczej mówiąc. Jest to bardzo mały ssak, jak sama nazwa wskazuje, jest to jeleniowaty, bardzo malutki. No i bardzo skryte zwierzę. W naturze też chowa się pod liśćmi, pod gałęziami, więc u nas, jeśli Państwo chcieliby go zobaczyć w orientarium, to trzeba się po prostu przyjrzeć pod tymi dużymi krzakami na wybiegu binturongów. Czasami się wynurza, tak więc cierpliwością jest się w stanie go zobaczyć. Binturongi i ich młode można podziwiać w strefie Wysp Sundajskich łódzkiego orientarium. Łódź dziękuję za uwagę.